Słowa Ewangelii według świętego Marka. Gdy Jezus i Jego uczniowie się przeprawili, przypłynęli do ziemi Genezaret i przybili do brzegu. Skoro wysiedli z łodzi, zaraz Go poznano. Ludzie biegali po całej owej okolicy i zaczęli znosić na noszach chorych tam, gdzie, jak słyszeli, przebywa. I gdziekolwiek wchodził do wsi, do miast czy do osad, kładli chorych na otwartych miejscach i prosili Go, żeby choć frędzli u Jego płaszcza mogli się dotknąć. A wszyscy, którzy się Go dotknęli, odzyskiwali zdrowie. Ten sam gest uzdrowi wiarę Tomasza apostoła, kiedy w niedzielę miłosierdzia apostoł Tomasz dotknie ran zmartwychwstałego Pana. Dotyk to zezwolenie na przekroczenie bezpiecznej granicy komfortu i intymności. Nie pozwalamy się dotykać osobom nieznajomym, lecz jedynie tym, których dobrze znamy. Dotyk wymaga także zaufania. Nie każdy dotyk jest dobry. Bywają przecież takie, które ranią. Dotyk to przekroczenie granic. A ten, kto pozwala się dotknąć, musi zaufać temu, który wyciąga w jego kierunku rękę. Zatem gest ten mówi nam o zaistniałej relacji. Z jednej strony jest Bóg w osobie Jezusa Chrystusa, który wyraża swoją gotowość na dotyk. Nawet ten nie do końca uczciwy. Z drugiej strony jestem ja, czyli ktoś, kto potrzebuje dotknąć się Jezusa. Dlaczego chcę to uczynić? Czy wyłącznie dlatego, że doświadczam własnej ułomności, niedoskonałości, cierpienia? Czy może dlatego, że nie dowierzam w moc Bożego Słowa, że Bóg może mnie uzdrowić poprzez swoje Słowo, a nie wyłącznie przez dotyk? Czasem raniący jest również brak dotyku. Na przykład, kiedy nie podam komuś ręki na przywitanie lub na znak pokoju, dlatego że czuję do niego niechęć. Albo też kiedy widzę osobę w potrzebie, a przejdę obok, udając, że jej nie widzę, lub co gorsza, okazując jej pogardę. Właśnie czasami potrzeba naszego dotyku, aby doświadczyć uzdrawiającej mocy Chrystusa.